podglądasz, co podglądasz? Tak. Adusia, gramy w karty, moi kochani. Będziemy grać. Siedzimy wszystkie trzy w domu. Dziewczyny mają ferie. Ja mam zwolnienie. Czemu? Oglądamy właśnie tutaj wiadomości. Zobaczcie. 30 175 osób. Dzisiaj raport dnia. Także bardzo podobnie jak wczoraj. I co jeszcze, moi kochani? Adusia, jak tam się czujesz dzisiaj? W porządku? A dobrze? Dzisiaj na obiad spaghetti z dnia przedwczorajszego. Także ugotowałam na dwa dni i wystarczy chyba nam. A to jest. Tak? Będziemy grać. A to wszystkie moje te karty? Matko. Ale nie wszystkie, tylko mam połowę. Połowę masz? No dobra, będziemy grać. Ty, no ale czekaj, bo ja nie widzę. No jest różdżka. Tu masz, mamo, różdżkę. Różdżka, jest różdżka, proszę. Mama jest... Co jeszcze, Adusia? Mama jest trenia ma wzroku. Piłeczka, więc... piłeczka. Mama trenia ma wzroku, więc... Ja nie mam wzroku? No, piłeczka. Tu miałaś różdżkę. A, no to widzisz, mama jest fajtłapa po prostu, nie widzi. Mamy tu jeszcze jedną piłeczkę dużą. Proszę bardzo. Świetna ta gra, kochani. Polecam serdecznie. Jak tylko chcecie w coś z dzieciakami zagrać w domu, to naprawdę opłaci się kupić. Moneta, moneta, moneta. Ty no wolniej, wolniej, moneta. O ty. Czy mam kapelusz? Gdzie jest kapelusz? A ja miałam to. Ja miałam kociołka. Kociołka? No, ja żółty znak. Żółty znak, żółty znak, żółty znak. Patrzcie, jak mi to idzie dobrze. Chyba mi. Żółty znak. Tobie idzie? No, tobie? A Dunia, zaraz uczeszemy te włosy. Może dzisiaj zrobimy warkocze? Nie. Tak, zrobimy. Zrobimy warkocze. A poza tym, że będę tak... A poza tym, że Agata też będzie miała warkocze. Warkocze? Agatka, to nie wiem, czy da mi się uczesać. Warkocze. Jak się nie da, to ja też nie będę miała. Ciekawe, ciekawe. To ja cię będę uciekać. Różdżka. Kochani, witajcie serdecznie. My tu z Adusią gramy. Nie przegram. Dużo kart. Chciałam się z wami przywitać. Zaczynamy ten dzień. Dzisiaj jest czwartek. Mamo. Bardzo ładna pogoda na dworze. Co prawda, znaczy tak z okna, wiecie. Słucham. Nie przegram. Wstrzymaj się chwilę. Jest piękne słoneczko, no ale bardzo zimny wiatr, ślicko. Wstrzymam się. Działamy, dzisiaj nie gotuję, bo mam spaghetti z dnia wczorajszego. Może tylko dosmażę trochę naleśników dla Adusi. Adusia chce naleśniki? Tak. Słucham? Naleśniki pani chce? Tak. Dobra, usmażymy te naleśniki. Mam trochę kataru. Zrobiłam sobie inhalację z Nebu Pulmo. Noce są ciężkie, moi drodzy, bo strasznie ciężko, wszystko mi to gdzieś zapycha, zasycha, w ogóle zatoki tu. Dopiero jak się odgruzuje gdzieś koło godziny 10, no to jest w miarę i można funkcjonować, można nawet coś, nie, coś zrobić. Okej, kochani, łączymy się z wami później. Pogram z tą małą diablicą. Czyja Tosia? Moja. Moja. Tosia, czyja ty jesteś? To jest ja. Czy jesteś, Tosia? Co? Popytuję. Moja czy mamy? Adusiu, musimy wziąć witaminkę C. I jeszcze... Powiedziała moja. Ha, ha. Miksturę z czosnku musisz wypić. Powiedziała moja. Twoja? No zobacz, no zatłam sikota. Zatłam sikota. Antonina, no i uciekła. Powiedziała moja. Uwaga, uwaga. Idę z tabletkami, z szocikami i z czym tylko nie sobie życzysz. Ogólnie z lekami, proszę. Pani a usiądzie. Ja ci wszystko powiem, siadaj. Dobra. Siadaj ładnie. Najpierw sobie, nie, to jest cytrynkowe. To jest ta witaminka C. Proszę, machnij. I popij sobie herbatką. Ale co? No, siup. Tak. Popij. Teraz otwieramy witaminę C. Poczekaj. Dobra. Witamina.
D. Pan języczek otwiera się. Czekaj. Jeden. Już mamy i jeszcze jeden. Dobra. Zjedz. To osianie dla ciebie. Jeszcze witaminka, słuchaj. Ten, nie, to jest ten. Jak się to nazywa? Bronchowaxom. I tutaj Adusia nie wylizuje niestety wszystkiego z łyżeczki. Musimy tak bezpośrednio do buźki. Otwieramy jęzorek. Od razu sobie popijesz. Do buzi? Zamknij buzię. I popij. Super! Jak zwykle byłaś dzielna. No. Żółwik. Wow, 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 żółwiku, ty. Brzuchol, nie pokazuj brzuchola. Brzuchol. No, Aduś. Brzuchol. No i jakie były leki? Dobrze. Dałaś radę, nie? Tosia. Tosia, nie chcesz? Nie chcesz, Tosiuniu? Nie chcę leków. Nie chcę leków. Dobra, idę, ogarnę sobie troszeczkę ten pokój, bo wkradł nam się niesamowity bałagan, zobaczcie. Wszystko leży, gdzie popadnie, a może też przetrę troszeczkę półeczki, bo są zakurzone. A Adusia tu chilluje, tak? Jakąś grę włączyła i męczy. A Tosia co? This is my house, policjant. Tak, a taka gra? No, this is my house, policjant. Zmęczyłam się. Jeszcze mi zostało, słuchajcie, przetrzeć szmatką. Mam tutaj taki ten Mister Magik do mebli, kupiony w Biedronce. Poprzecieram, popsikam sobie te mebelki. Tą moją nieszczęsną meblościankę, której niekoniecznie lubię. Antoninko! Halo, pani! Pani Antosiu! Pani Antosiu, miał, spałaś? Ale chwilę muszę odpocząć, kochani, bo zmęczyłam się tym odkurzaniem, przesuwaniem tych różnych rzeczy i zbieranie, schylanie się zabawkami. Myślałam, że mam tyle siły, a tu niekoniecznie. Widocznie ta choroba też osłabia organizm. Mamo, a pójdziemy do kuchni nagrywać? Nie, nie będziemy nagrywać dzisiaj w kuchni. Dzisiaj omijam kuchnię szerokim łukiem. Trzeba. A co ty chciałaś w kuchni? Żeby była tam. Żebym tam była? Tak, ciemno. Ale zobacz, mamy tu Tosię. Ale Tosia tam może też być. Ale ja chciałam sobie jeszcze tutaj, wiesz co, przytrzyć te półeczki i dopiero coś. No, to sobie weź Tosię, tylko tak delikatnie ją zanieść do kuchni i ona będzie z tobą. Dobra. Dobra? Nie była. O dziwo, nie zostawia, słuchajcie, sierści, bynajmniej na razie. Planujemy u Tosi zabieg, jak się to nazywa, no żeby, wiecie, nie miała małych kotków i może się uda w przyszłym tygodniu to zrobić, ale jeszcze nie wiem, bo pani weterynarz jest na urlopie, na feriach. Dzwoniłam, pytałam, ale no jeszcze kochanie jej nie ma, więc wstępnie jesteśmy umówieni na przyszły tydzień. No bo wiecie, jest Rysiek, Boże, Franuś jest, to jest kocur. Co by nie było w marcu niespodzianki. No bo co ja z tymi kotkami, moi kochani, zrobię? No to nie jest takie proste. Tak? Co spsociłaś, że się uśmiechasz? Aha. Widzę w buzi czekoladę. Proszę odłożyć Nutellę.
Słyszysz? No i już. Zaskurzyła. To znaczy wzięła sobie łyżeczkę Nutelli. Muszę ją schować wysoko, bo jak jest nieschowana wysoko, to ona tam podjada, wiecie. A nie ma słodyczy w domu. Staram się nie kupować. Zastosowałam się do waszych uwag. Koniec ze słodyczami dzisiaj, moja panno. Nic już nie będzie. Będzie. Nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. Będzie. Mój Jezusiu. Nie będzie. Będzie. Będą tylko naleśniki z drzemem, jeżeli chodzi ci o coś słodkiego. Tak? Czy nie tak? Nie. Nie? Dobra, idź się bawić do Tosi. Mamusia przetrze te półeczki i... Może bym coś zjadła. Widzicie, to jest tak, że jak się jest w domu, to się chce co chwilę jeść. Jak jestem w pracy, to tam, wiecie, to co wezmę, to zjem, nic więcej. I prawie jak w sklepie z gwoździami, że nie ma co jeść. Ale był czas, że pracowałam w sklepie spożywczym i ciągle to jedzenie było na wyciągnięcie ręki. To dopiero się chciało, słuchajcie, jeść. I nie powiem, bo się jadło różne słodycze. Zjesz jabłko. Zjesz sobie jabłko? No to zjedz. Zjedz. A że ja? Tak. A że ja? Jabłko? Tak. Ty, Ewo, dałaś mi jabłko? Tak, masz sobie je zjeść. Czy tam nie ma nic podrzuconego do tego jabłka? Nie. Takie prawdziwe, prawdziwe? Prawdziwe. No dobra. Albo nie. Może zjem najpierw sałatkę taką, zrobię sobie z pomidorków. Co? Tak. To nie jest podrobione, mamo, ja. No dobra. Nie raz. Nie podrobione. Ja nie prosto. Pani psika, a ja wycieram. Dobra. Pani tu popsika, tu Adusiu popsika, a mama wytrze ścierką. Tylko nie po szybie, nisko. I jedziesz. Super. Taki szlaczek. Mhm. Powiedziałam mi tam, że ja mam tajemnicę przed tobą. Przede mną masz tajemnicę? Tak. Ciekawe jaką? Ciekawe jaką? No, przed tobą. Powsikaj, Adusiu, tu przy telewizorze. Tu? Tak. Dobra. Ej. Powsikaj. Powsikam. Dobra. Tutaj jest taki, tak idzie i tutaj jest meta. Tu jest meta? No. Oj, ty meta, tutaj meta. Jest w tej kulce meta. Gdzie to? To gdzie? Jeszcze gdzie? No, gdzie? Tutaj u góry trzeba, na blacie, Curuniu. O nie. To przynieś mi krzesło. Nie dostaniesz? Nie, nie dostanę. Masz radę. Ja zaraz, że ja mogę dotknąć. To mama psiknie. Ja. I to chodź, przystawię cię. Ja. Psikaj. Dobra. Może już wystarczy, kochanie? No jeszcze blat pomyjemy. Może blat pomyjemy. Nie, już nie, córeńko. Czemu? No bo już koniec, wystarczy, misiu. Ale w naszym pokoju musisz... Nie. Tak. Tamte meble się czymś innym myje, wiesz? Ale czym? Ścierką? Ja, no, ścierką to wiadomo, tylko... Trzeba jakiś inny środek, wiesz? Tam jest laminat. Ale to jest taki sam, tylko inny? To jest takim samym opakowaniem, tylko inny? Tak, tylko mamusia nie ma na razie do tego, tamtych mebli, wiesz? Takiego środka musimy kupić w sklepie. Zanieś do kuchni i schowaj go do szafki tam. Gdzie? Tam pod zlewem prawie, że. Jeszcze jedna, dwie półeczki już z głowy. Przynajmniej, słuchajcie, nie będzie tego kurzu tak widać. Bo jak wyjdzie słońce, to tak widać kurz, że coś okropnego. Mamy już. Okej. Wow. Nie mam siły. Nie mam siły, moja kochana. A ja mam.
Zobacz, jaka burza, Adusiu. Widzę, jaki wiatr. Widzisz, jaki wiatr? To nie jest wiatr, tylko śnieżny. Śnieżny wiatr, zobacz. Boże, jak wieje, jak ja się cieszę, że ja teraz jestem w domu. A jak ja bym tam stanęła, to bym je przewrócił. Okropnie, zobacz. A jak ja bym tam stanęła, to bym je przewróciło na pewno. Matko, zobaczcie, jakie anomalie teraz są pogodowe. No kiedyś chyba burza, dzisiaj zobaczcie, znowu burza. No, śnieżna. Aż zasypuje nam garaż, zobacz drzwi. No. Nie ruszaj, córeczko, nie ruszaj. Pokaż. No zasypuje. Ja bym zasypała, to byś nie... I mamy godzinę, kochani, 13:30. Dzień upływa. Zrobiłam sobie herbatkę, zobaczcie, jaka śliczna, z cytrynką, owocowa, z suszu. Mam tutaj susz przesypany pięknie do słoiczka i muszę połknąć wreszcie jakieś tabletki, bo już jest godzina obiadowa, więc druga porcja leków musi wskoczyć. I co jeszcze, kochani, i biorę się za naleśniki, bo obiecałam, to muszą być, no niestety. Zmywarka chodzi, kończy się prać, myć i muszę załadować jeszcze jedną, bo mi się nie zmieściły wszystkie gary na jeden raz do zmywarki. Tego tyle było, słuchajcie. Wczoraj jakoś nie miałam weny twórczej, żeby cokolwiek wrzucić do tej zmywarki. Wszystko stało i czekało na mnie na dzisiaj. Skoro obiecałam, to muszę zrobić te naleśniki. Ja do swojego ciasta dodaję szczyptę soli. Kochanie, szczyptę i jeszcze łyżkę cukru. Gdzie mamy cukier? Mamy cukier. Łyżka cukru, mleczko i jedno jajeczko. Jajeczko, mleczko, proszę bardzo. I mleczko. Mleczko z Mlecznej Doliny oczywiście. 3-2 UHT. Dziś to zrobię na oko mniej więcej, bo tych naleśników nie chcę też jakoś bardzo dużo upiec, tak żeby zaspokoić Ady pragnienie. I mąka. I oczywiście też mąkę dodaję stopniowo, blendując, żeby zobaczyć, jaka jest gęstość ciasta. Raczej ma być rzadkie, nie gęste. Nawet bym powiedziała, że gęstości takiej śmietany w kartoniku. Jeszcze troszkę. I co? I blender. Gdzie mam blender? Chodziły pogłoski, że można dodać wody mineralnej, też gazowanej, odrobinę. Jeszcze tego nigdy nie robiłam. Owszem, dodawałam wodę, zwykłą, po prostu taką kranówkę. I nie uważam, żeby były niepyszne, były przepyszne, więc raczej wody gazowanej nie kupuję, więc to i tak... Idealne. Robimy naleśniki. Zaraz sobie włączę indukcję, ale wiecie co, jeszcze chcę powiedzieć, że jak byłam młodą osobą, czyli około 20 lat, to ja zawsze nalewałam... Co, córeczko? Co? Mam mokre tu. Nie wiem, pokaż. Tu. Nie, to tylko odrobinka, spokojnie, nic się nie dzieje. No nie wiem, no może tam coś. To wyobraźcie sobie, że lałam normalnie, słuchajcie, z butelki tą oliwę przed naleśnikiem i ja potrafiłam wykorzystać całą butelkę taką litrową oliwy, oleju do usmażenia naleśników, a teraz taka ilość i taka ma, słuchajcie, taka do smarowania pędzelek i taka ilość ciasta,
wystarczy mi, żeby upiec wszystkie naleśniki. Także ja nie wiem, jak się to stało, że teraz potrzebuję tak mało oleju, a wcześniej potrzebowałam litr. Dobra, działamy. Już mi niewiele zostało tych naleśników. Adusia, czy ty chcesz już naleśnika? Zjadłyśmy, to znaczy dziewczyny zjadły troszeczkę spaghetti i ja jeszcze nie jadłam, dla Grześka zostało. Adunia, wyłącz tablecik, kochani, bardzo cię proszę, wyłącz, chodź, zjesz tego naleśnika. Kończy nam się sok jabłkowy, Adusia uwielbia jabłkowe rozcieńczane z wodą. Tu naszykowałam sobie już kolejne gary do zmywarki. Ale nie tak, nie tak, nie tak, misiu. Ten jest gorący. Poczekaj, mama ci da talerzek. Poczekaj, córeczko. Proszę. A umiesz sobie sama posmarować? Dżem? Proszę. Ja nie. Łyżka? Proszę, smaruj. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Za chwilę Krzysiek przyjedzie z pracy. I chyba wtedy wreszcie troszeczkę sobie odpocznę, nie wiem, albo poleżę na kanapie przykryta kocem, albo i nie. Albo i nie. Taka łycha. Moja Licka. Tak, Paulina. Dobra, wiem również, że jedna z moich widzek, kochani, wysłała mi paczkę. Paczkę jaką? Z różnymi niespodziankami dla jaką? 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 Dla dziewczyn. I tu widzę. Są chyba jak domy. No dla Dusi też tam coś będzie na pewno. Dla Agatki. I czekamy na tą paczkę. Bardzo jesteśmy ciekawe, tak? I bardzo dziękujemy. Ja też... mojej kochanej widzce za taki miły. Ja też prezent. Na nią czekam, ale się nie mogę doczekać. Ta, a ty się dopiero dowiedziała, ale już czeka i się nie może doczekać. Tak. Tak? Tosia też się nie może doczekać? Też? O miau! No może się o miau! Mam położyłam sobie deskę taką drewnianą. Mam zawsze cię na dzięki. No ty pyszne. Nie mam, bo zrobiłam, bo ja chciałaś. Zobaczcie. Mięciutkie ciasto, cieniutkie. A posmarowane dżemem wrześniowym. Musisz sobie zrobić. Żartuję, ale nie chcę, żartuję. Żartujesz? Żartuję. Myślę, że tych naleśników zostanie jeszcze na jutro. Pycha. Ambition ci polubiło post na Instagram. Co? Ambition ci polubiło post na Instagram. Tak? Super. Była burza. Chmury idą takimi wielkimi jakimiś, nie wiem, bałwanami. Chwilowo nie sypie, ale jest biało. I znowu, kochani, i znowu zrobiłam ten błąd. Nie zabezpieczyłam rododendrona na zimę. Nie było co prawda jakichś dużych mrozów, ale znowu jest nie zawinięty w flizelinę. Koleżanka mi powiedziała, że rododendrona na zimę powinnam podlać dwoma wiadrami wody, tak zrobiłam. Ale no, nie jest niczym zabezpieczone, ani nawet gałęziami takimi, wiecie, świerkowymi, ani nic. Także jest szansa, że i w tym roku, że i w tym roku nie będzie kwitu. Ogrodniczka ze mnie bez komentarza. Jakoś wiecie co, nie mam takiego daru do utrzymania kwiatów w domu albo na podwórku. Ogrodem warzywnym zajmuje się mój Grzesiek. Owszem, ja tam coś robię, wiecie, robię przetwory, koszę trawy, nie, chociaż teraz już nie koszę trawy, bo mamy traktorek. Co, córeczko? Kiedy tam paczka przyjechać? Nie wiem. Jak nie dzisiaj, córczu, nie wiem. Kiedy?
Ale tam córeczko zabawek nie będzie. Nie. Tam jakaś taka mała niespodzianka dla ciebie będzie. Czy tam? Ja się nie mogę doczekać. Doczekasz się. Dzień dziecka niedaleko, za pół roku. Za? Tak. Za? Wtedy dzieci dostają, matko, wtedy dzieci dostają prezenty. Zabawki lub jakieś fajne ubrania. Wiesz? Ja myślę, że to będzie jakieś maskotka. Najbliższe urodziny to są Agaci. Co? No. Boję. Ciekawe, co dostanę na te urodziny. A będę mogła. No i walentynki niedługo, prawda? Jeszcze jedną paczkę, ale inną. Nie wiem, zobaczymy. Kochani. Przeważnie w zwykłym tygodniu to ja jestem w pracy i tak naprawdę to ja nie wiem, co się dzieje cały dzień tutaj u nas na wsi, w ogóle wokoło mojego domu, w domu, no bo mnie nie ma siłą rzeczy i jest tak tydzień za tygodniem i dzisiaj jest taki dzień, żeby się zatrzymać i zobaczyć, jak to funkcjonuje, ten cały mój dom i widzę dopiero pierwszy raz, że jaka firma odbiera śmieci od nas. Że Grzesiek mój wystawił w ogóle śmieci, nawet nie pomyślałam o tym, że dzisiaj odbierają śmieci, że się gotuje obiad, że trzeba zorganizować dziecku czas, że trzeba ogarnąć pranie, zmywanie i tak dalej. Nawet jeszcze 5 minut i zmywarka kończy swoją pracę. Naleśniki wyszły jak zawsze pyszne. Jeszcze chcę wspomnieć, że choruję na mama jest Grzesiu. Termomiksa, kochani. Bardzo mi się marzy Termomiks. I tak już podchodzę do niego od 2 lat, że może bym chciała, ale jednak bardzo dużo pieniędzy kosztuje. Ja wiem, że jest możliwość wzięcia go na raty sobie. I mam nadzieję, że to jest ten rok, ten 2022 przełomowy, gdzie z tej opcji skorzystam. Nie. Pokaż ją do kamery. Nie, wolno tu się wchodzić tu. I do kamery. Będę szczęśliwą posiadaczką, słuchajcie, Termomiksa, bo gdzie bym nie widziała, Tosia, tak? Gdzie bym nie widział, każdy ma Termomiksa, nie wiem, no może nie każdy, no przesadzam. Ale mam nadzieję, że zaprzyjaźnimy się i będziemy sobie razem pomagać w kuchni. No, mogę. Mam na myśli Termomiksa i siebie. Mogę obracać. Ale co, chcesz obracać naleśniki? No. No zaraz będziesz obracać. Najpierw się usmażę z jednej strony. Ej. Poczekaj, momencik. I zaraz przewrócisz, jak się usmażę, dobrze? Spocona przez te twoje ciepłe picia. Nie, nie jesteś spocona.